Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Nowa organizacja ruchu na moście grunwaldzkim wynika wprost z ekspertyzy Politechniki Krakowskiej. Mówi ona o tym, że jeżeli most ma dotrwać w dobrej kondycji oraz przede wszystkim bezpiecznie do przyszłorocznego remontu, to musi na nim zostać ograniczony tonaż. I dlatego po stronie Wawelu kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. A jak to będzie wyglądać w praktyce? Zapraszam do samochodu. Kiedy jedziemy ulicą Dietla, tak jak my teraz, w stronę ronda Grunwaldzkiego, to tak naprawdę w zasadzie niewiele się zmieni, ponieważ na ulicy Dietla mamy do dyspozycji jeden pas ruchu i dokładnie tak samo będzie na moście Grunwaldzkim, tak jak Państwo teraz to widzicie. Kiedy już miniemy most Grunwaldzki, to znów mamy do dyspozycji te wszystkie pasy, które kierują przed rondem Grunwaldzkim albo w ulicę Konopnickiej, albo na wprost w ulicę Monte Cassino. Na części mostu Grunwaldzkiego od strony Skałki, jeśli chodzi o organizację ruchu, nic się nie zmienia. Poza tym na most nie mogą wjeżdżać samochody ważące więcej niż 7,5 tony. Nie dotyczy to pojazdów komunikacji miejskiej, służb miejskich oraz autobusów turystycznych. A ten pas wyłączony z ruchu za moimi plecami posłuży rowerzystom.